Ty włączaj, kurwa! No jest to, oszukujesz mnie! Oszukujesz mnie! Rozumiem, robura, sakiera, ale mnie! Siemanko, witamy wszystkich, którzy wierzyli, a tych, co nie wierzyli, to... Słuchajcie, dzisiaj w imieniu WK Sklepu zapraszam was na film Kto mnie zna najlepiej? Kto mnie zna najlepiej? WKSklep.pl. Zaczynamy. Ciebie? W imieniu, no ja reprezentuję teraz WK Sklep. No mam pieczątkę prezesa, więc chyba mogę to zrobić. Myślałem, że to tak fajnie wyjdzie, bo youtuberzy robią film Kto mnie zna najlepiej, ale to chodzi o youtubera, a kanał jest WKSklep.pl. Kto zna naszą firmę najlepiej? Sklep nie może powiedzieć. Ale my chcieliśmy to zrobić w formie, jak youtuberzy robią, żeby skopiować. Tak. Nasz sklep może. Ale nasz sklep nie może sam powiedzieć, bo jest firmą, a nie człowiekiem. Więc ja pomyślałem, że ja w jego imieniu powiem. Kto mnie zna najlepiej, tak WK Sklep. Że może powiedzieć. No dobra, to czekaj, udowodnij to. O dobrze, niech sklep się wypowie. Tak? Wynędzni ziemianie, nie. Kto mnie zna najlepiej? Przemawiam do was. Ja, WKSklep.pl. Dzisiaj. Zobaczymy, kto mnie zna najlepiej. Piej. Ty słyszeliście to, kurwa? Co? Paruwo? Faza. Ale jesteś farmazem, ty. Dobra, w takim razie znowu mam przejebane w komentarzach. Lecimy. Jest 10 pytań. Jeżeli po 10 pytaniach ktoś z was będzie miał równą pulę punktów, to są jeszcze 3 pytania. Równa pula jest u nas zawsze, nie? Równa pula jest u nas zawsze. Jestem w gimnazjum mentalnie. Solidna pula. Słyszę pula, jestem prostym człowiekiem. Słyszę pula, mam bekę. No. Zawsze było pula bez wszystkiego. Tak, kto nie pluje, ten smakuje. Jeżeli ktoś z was pod koniec będzie miał tyle samo punktów, to jest dogrywka, mamy 3 pytania. To ty ustalasz zasady, ty prowadzisz? A mogę podglądać? Fajnie, może nie przegram, bo Robur nie prowadzi. Pytanie, mogę podglądać? Nie. Macie 30 sekund na odpowiedź. Poczekaj! I... Zaraz będzie pytanie, w którym roku została założona spółka i ja nie sprawdzałem tego, ale założę się, że wy sprawdziliście to w tym, w KRS-ie. Dobra, lecimy, no. Okej. Okay. Przegrasz i niestety... Szykowałem się tydzień. Wiecie na pytanie, nie powiem, kto z was dostał, kto z was dobrze odpowiedział. Dobra. Dopiero dowiecie się pod koniec odcinka. Wow. Dobra. To jest ciekawy element. Fajnie, no. To jest bardzo dobre. To możemy mówić, jak naszym zdaniem powiedzieliśmy. Możecie pokazać, później skomentować to. Zajebisty pomysł. Wyjdziemy na debili, na przykład, jak będziemy przekonani o czymś, tak. A to się okaże nieprawdą. Tak. Zajebisty pomysł. Fajnie, pod algorytm. Dobry pode mnie. Dobra, lecimy. Dobra. Pierwsze pytanie. Ilu pracowników zatrudnia WK spółka z o.o.? 30 sekund, tak? Ja bez liczenia. Co? Stop. No pokazujcie. To będą zbliżone wyniki. Ty zobacz na mnie i Robura. Że Błażej pytał WK Spółka z o.o. i czy wzięliście pod uwagę fakt, że produkcją zajmuje się WK Spółka z o.o. spółka komandytowa? I to są dwie firmy? Tak. Dobra. Przy 28? Dobra, zobaczymy, jaka jest prawda. Dalej. Właśnie, czyli no to jest tak, to było podchwytliwe pytanie. Znaczy, policzyłem też fajnie. Czyli źle policzyłeś, no, bo jesteśmy podzieleni na dwie części. Ale było pytanie WK Spółka z o.o., a nie WK Sklep.pl. Poczekaj, możesz powtórzyć pytanie dokładnie? Ilu pracowników zatrudnia WK Spółka z o.o.? O ja! Kurde, może będę pierwszy. Tak na tej początku ten WK Sklep, powtarzaliśmy, że nie wziąłem tego pod uwagę. Dobra, drugie. Prawdopodobnie drugie. Wygrałeś. Co nie ile koszulek męskich jest w aktualnej ofercie WK Sklep? O nie! Koszulek męski, ja pierdolę. No to jest naprawdę poniżej pasa. Dobra, liczymy. Na stronie głównej jest pewnie ileś tam, okej. Okay. Ja sobie myślę, tyle jest. Gdzie, ale z koszulkami jest tyle. Chcesz zobaczyć? Nie pasuje mi ta liczba na 11. Jak to liczyliście? Ja liczyłem, że na stronie głównej jest 5, pewnie w 5 w kategorii i coś jeszcze. Ale pewnie mam za mało, jak widzę po was. Ja nie liczyłem tego, tak nie odtwarzałem konkretnie liczenia w głowie, tylko po prostu tak sobie wyobraziłem sklep i wybrałem tak liczbę na oko. Ja sobie regał wyobraziłem na magazynie, bo wczoraj pakowałem parę paczek. 21, no. Podaj imiona pracowników sklepu stacjonarnego. Nastąpiła zmiana niedawno. O kurde.
Łącznie podglądam pod twoje. Spojrzysz, czy mam git? Jak uważasz? Liczba mnoga. W sklepie stacjonarnym, ale... Stop, piszcie już swoje odpowiedzi, ale randomowo. 3, 2, 1. Pokażcie. Były zmiany, no. Okej. Okay. I teraz tak. I teraz tak. Łączek, pokaż. I to jest bardzo ciekawe, bo nie wiadomo, ja brałem pod uwagę, że Bedełek jeszcze oficjalnie nie jest. A nie, właśnie. Ja wiem, myślę, że nie. Bo dla Benki napisałem. Więc napisałem jedną osobę, bo wiem, że wydaje mi się, że aktualnie jest to w tym momencie przejściowym jedna osoba. Jest to kobieta. Nie jest jedna osoba na pewno, dwie osoby cały czas mam. Musi być, no. Podaj kwotę zamówienia, od którego jest darmowa dostawa. Mhm. Wiem, jak to wyglądało. Jak jeszcze kiedyś robiłem dużo na sklepie internetowym, a od tego momentu ile to mogłoby być? Jak tu padłem, to masakra. Ile macie? 300. 200. 120. Myślę, że mam rację. 120 na godzinę. 120. Na żwirkę. Nie wiem, czemu to napisałem. Kusiło mnie to 200, kurwa. Ale... Chyba, mam nadzieję, że zjebaliście. No, zobaczymy. 200 chyba jest, a 50 czasami robimy takie te promki. Stuwa właśnie, jest w promce czasami. Właśnie, stuwa jest w promce i mi się porąbało. Bo zazwyczaj jak to... To że tu jest 120. A mogę ci powiedzieć? Nie, bo... Że trochę więcej. Że trochę więcej nie, bo myślałem, że... Bo zazwyczaj jak widzę ten komunikat o darmowej dostawie na stronie głównej, to jest on właśnie... Jak jest jakaś promocja, nie? Mhm. I on jest wtedy widoczny i stąd to skojarzenie. No dobra, trudno. Podaj NIP. Ojej. To ten to sakę. Ja nie mam karty firmowej i nie używam. Teraz, że się nie wiem, no nie wiem. Nie ma szans, nie ma szans. Okej, to ja teraz muszę sprawdzić, bo ja nie znam. Nie musisz sprawdzać. Mistrz statystyk ma problem. Ja zapraszam na swój Instagram po prostu, bo nie mam pojęcia. To Deja to wymyślał? Tak. Jebać cię, Deja. Ile maszyn do szycia znajduje się w szwalni? Mhm. W szwalni? Czy w całym budynku? W szwalni WK. Do szycia? W pomieszczeniu szwalnia. Tak. Maszyn do szycia. Nie do czego... Do niczego innego, tylko do szycia. 9. A do dziurkowania 10. Się liczą? Liczą się. Liczą się. Bo jest do szycia, no w celu szycia. Robór podejrzał u pączka. Uliczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa i jedna na tym. No ale to do szycia czy do kurwa w ogóle do maszyn? Szycia, maszyn, kurwa, no, do szycia, maszyn, do szycia. One są do szycia. Maszyn do szycia. Szycia koszulki. Oni nie wiedzą, nie. Oni... Po... Maszyn do ale szycia. Ale wy nie wiecie ile jest, to jak możecie wiedzieć, jest czy są do szycia. Jest stół do krojenia i jest maszyna do szycia. Stół do krojenia będzie, nigdy nie będzie maszyną odpowiedź. Do szycia. On ma złą odpowiedź i będzie tłumaczył. Lecimy nie? Dalej. Dobra, owca, nie pogrążaj. Lecimy się. Dalej. Jeśli maszyn, to wiesz, co sobie możesz uszyć. Dobra, to podkreślaliśmy. Jak chcecie się kłócić, to macie dogrywkę. Jakich maszyn potrzebujemy do uszycia koszulki? No co ty gadasz, tak szczegółowo? A, zapomniałem nazwy, takie były, wiesz, takie jakieś wow, wow, wow. Taki wydźwięk miały. Jakich typów maszyn? Tak? Typ maszyny? W ogóle nazwa maszyny? Tak? Tak, uważaj. Serdecznie zapraszam Instagram Saker WK, nic więcej nie przekażę w tym pytaniu. YouTube również Saker WK. Może nowy film na czwartek wrzucę. O, zrobię konkurs, film na czwartek, filmie na czwartek. Chociaż to tyle jest z tego pytania. Część koszulki. Overlock. No ej, po czasie jest chodź, ty! Dobra, ale ja wiedziałem o tym. Nie wiedziałeś! Zabawa. No ja to potraktowałem jako maszynę do szycia, nie? Że stół? Renderka. A wcześniej mówił, że to nie maszyna, nie oddzielał. Tak. Była jeszcze jakaś na W. Kojarzysz coś? Okay. W? W Winchester. A to chyba marka może. Broń być, raczej nie? Jakaś. Może jakaś marka, nie? Kto w WK spółka ZO pracuje najkrócej? No to nowa osoba w stacjonarnym pewnie.
No tak, no. Ale nikt nie podał chyba imienia dobrego. Można dać Szczepana w sumie, co nie? Mhm. No, można. Pozdro Szczepan. Koniec. Ja jednak zaryzykowałem w tym, mimo tego, zaryzykowałem, Szczepan, że wcześniej powiedziałem inaczej, ale uważam, że już w tej chwili Patryk Bedełek jest najświeższą osobą, która ma umowę. A wiesz... Mimo tego, że jeszcze może nie być... Czekaj, na... czekaj, Barzej, wiesz czemu nie napisałem Patryk Bedek? Bo ja podpisuję umowę. Nie podpisałeś jeszcze? No nie! To jest przewaga prezesa w takich momentach, no. Powodzenia, panowie. Ach. To ja już piszę swój Instagram. Podaj, ile miesięcy pracuje typ od marketingu, licząc od momentu rozpoczęcia pracy na stałe? O kurwa. To muszę, ja... Ej, a Beka, jakby się okazało, że z Bedełkiem podpisałem jednak, nie? To w ogóle spojrzałem się na twoją kartkę odruchową, ale ile nie, miesięcy? Nie rozczytałem, jak coś. Miesięcy? Pozwolę, coś takiego, ale nie rozczytałem, będę liczył. Będę liczył. Miesięcy, o kurde, no kto wymyślał te pytania? A, ty kurwa, pod marketing. Jak on. No. W ogóle dni mógł powiedzieć, bo on dni sobie skreśla pewnie w domu nad łóżkiem. Jak ja filmy liczę. Okay. No, no. Ty, jak blisko jesteśmy. Co ja tak liczyłem, że w marcu 2016 on gdzieś się pojawił na Sochockiej. Najpierw był wtyką, myśleliśmy, że to jest wtyka konkurencji, bo przychodził i wolontaryjnie pomagał nam. A no, czyli tyle. Ale nie pracował z nami na stałe, jak a ty ile? 96? Na tak, wiesz ile to jest 96 nie miesięcy? Pracował. Nie mam pojęcia, po prostu wpisałem Sochockiej. Już owca na już nie chcę Instagramem wspomagać. Kto jest najmłodszym pracownikiem i ile ma lat rocznikowo? Błażej 5 lat. Szkoda, że to powiedziałeś na głos, jak to bym napisał. Ile ma lat rocznikowo? Możecie podać nawet rocznik, jak wam to pomoże, po prostu musicie lat. Ale kto trzeba napisać? Nie, naprawdę, ja trzeba napisać. 5, 4, Błażej chyba jest. 3, 2, 1. I masz 20 lat. Rocznik Błażej, pierwszy? Błażej też ma, może mieć tyle, ale obstawiam, Mordo, że... rocznik miał. Nie, powiedziałem, lat. Że... Rocznikowo ile ma lat? Michał Owczarzak. Ile masz rocznikowo? Mam 15, ale rocznikowo 16. Zawsze się chwaliło, że jesteś starszy. Michał Owczarzak. Będzie Szczepan prawdopodobnie, tylko miesiącami będzie się różnił z tobą. I ja popełniłem błąd. Ja zrobiłem tak, że stawiam na Błażeja. Ale jest możliwość, że Szczepan ma 20 lat. I 20 jest, 20 ma teraz, natomiast 21 ma rocznikowo. Dopisałem bo PS. Błażej się też starzeje, ma w tym roku już 22 lata. Jeżeli, wiesz, Błażej, jeżeli Błażej by mi nie wszedł do głowy jako pierwszy, to napisałbym Szczepan, ale nie bierzcie tego pod uwagę. No, uwaga, przegrałem, jeżeli drodzy widzowie, jest Błażej. Szczepan ma 20 lat aktualnie. Zaraz będzie miał 21 rocznikowo, a Błażej ma 22 już rocznikowo. No. Nikt nie zremisował. Ty już podliczałeś punktację? Tak. No. Nikt nie zremisował, ale pytanie, czy chcecie zagrać jeszcze o te 3 dodatkowe pytania. Może to być szansa na wygranie. Natalia 99 rocznik, a ja Błażeja piszę. Tak się, 98. Tak się skupiłem na Szczepanie i Błażeju. A ja 98 napisał. A ty 98 w ogóle napisałeś. A Natalia jest ile? 99. O kurde. O kurde. Natalia Natalia. Zgadłem, tylko zjebałem. Kurde. Chcecie zagrać o te 3 też pytania jeszcze? No chcemy. Z jakich elementów składa się koszulka? No. O te ale męczy te koszulki. No. Ale to chyba dla mnie te pytania, bo wie, że ja najbardziej tam szwalnie się angażowałem. Bo powiem wam, że jak to czytam, to jest banalne. Nie, tam nie stednówka. Stednówka, no jak? Stedniówka. Studniówka. Teraz to jak lekcja. Nie wiem, biologii, sekund. Wymienić coś. 4, 3, 2, 1. Wow. Ciężko, tak na szybko to ciężko. Co macie, bo przód, tył. Zakrywka? Też miałem tak pisać, przód, tył. Co przód, tył pokaż, co masz, chcę zobaczyć twoje? Przód, tył rękawek. Przód, tył to jest wykrój. No. Tak się to fachowo nazywa, rękawek. Metka, metka, ściągacz, ściągacz. I szyjka, czyli... czyli dziczki nasze wokół szyjki. Podaj numer telefonu do biura obsługi klienta. O Jezu.
Nie, 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 nie pamiętam. Nie ma szans. Wiem, że jest... Ja nip, nip. Kurwa, no nie pamiętam. Ja coś, jakieś tam cyfry kojarzę, ale... Zapraszam na YouTube, Zagerbuka. Konkurs na nasz nowy suplement. Nie. Tak, ja też zapraszam na owca WK. Myślę, że to jest dobre pytanie, żeby się zalokować. Wiesz, i tak mam zero, no. Zawsze coś skorzystam. Do mnie nie wbijajcie. Tu zobacz, tu zobacz. Instagram poczek endomorfik, ale nie wbijajcie do mnie. Oficjalnie ostatnie pytanie. No. Jaka jest oficjalna data założenia WK spółka ZO, czyli data wpisu do rejestru? Dokładna. Dzień? Dzień, miesiąc i rok. Tak jest. Co ja jeszcze mogę zareklamować? Agaty Insta. Dobra. Pamiętam jedną rzecz, a raczej cztery rzeczy. Ty byłeś w niebieskiej bluzie, warszawski koks, wchodzimy do notariusza. Wszyscy tam panie elegancko ubrane, spódniczki, rajstopy i te sprawy. Pan w garniturze i mówi: zapraszam. Saker, bluza czarna, warszawski koks i dresy dzik. Pączek chyba był w swojej kurtce i ja w kurtce rokowej. I jak daliście? Ja dałem 16 listopada 2016. Dałem 15. Ja 21. Czyli ja bym coś... nawet nie wiedział, który rok. Serio. Coś mamy w głowach nie podobnego, nie? Idziemy od ostatniego miejsca, żeby było... Jak spojrzał na mnie... Kurczę, no dobra. Trzecie miejsce. Trzecie, a nie czwarte? A czwarte miejsce. A czwarte? O Jezu, jak mi dobrze, że nie jestem sam. Że nie jestem ostatni. Ja z roburem. Czwarty to ostatnie. Trzecie miejsce, ex aequo. Ja z roburem. Owca z sakerem. Fajnie, bo dziwne. Jesteś typem od statystyk. A dziwne, bo ty właśnie dużo miałeś, myślałem dobrze. No to prezes. A jak... ja pisałem sakerem. Ale zobacz, Błażej, jakie jest zrządzenie losu. Prezes, wiceprezes. Członek zarządu. Członkowie zarządu. A ile mieliśmy punktów? O jednym. Jeden? No. Z 13? No. Kurwa. Ej, to jest możliwe. Który? Ja, gdzie? Masakra. Owca miał nip. Owca miał nip. A ja? I uwaga, uwaga. Saker miał dobrze, z czego składa się koszulka. Kurwa, co ty pierdolisz? Poczekasz. Przód, tył, rękawy, kołnierz na druk haft. Rzeczywiście, kołnierz, no. Masz. Drugie miejsce. Ja nie jestem pewny. Przez to, że zajmuje robór. Wykroił. Jak spojrzał na mnie. Udało się wygrać. Gratulacje, Paweł. A powiesz nam teraz, co mówię ci, dobre? Dobrze, gratuluję. Tak, tak. Jestem zły, że tego wykroju nie trafiłem. Wicemistrz. Ilu pracowników zatrudnia WK spółka ZO? No i? 23. Czy ja wygrałem? Kurde, chciałem coś takiego napisać. Bo szwalnie doliczyli. To był pierwszy mój strzał i tak mówię, nie, ale przecież jeszcze ten. A drugi? 26. Ile koszulek męskich jest w aktualnej ofercie WK Sklep? No. 18. 18. Ja miałem 28. No, a człowiek, kto był najbliżej? Ja 11. Ja 2-1. Czyli no dobór był najbliżej. Podaj imiona pracowników sklepu stacjonarnego. No to jest ale ciekawe. Przypał. Kasia i Jan. Jan doszedł. No, Jan. Pozdrawiamy. Totalnie nie miałem imienia w głowie. Podaj kwotę zamówienia, od którego jest darmowa dostawa. No, tutaj pomyłkę zrobiłem. 200 zł. No, kurwa. Pierwsza moja myśl to była. Ile maszyn do szycia znajduje się w szwalni? No. 9. 9. Poczekaj. Jakich maszyn? Konsultowanym z panem Mirkiem. Ale... Teraz tak, jeżeli... Ale panu Mirkowi mówisz, maszyna do szycia i on ci mówi 9. To go nie przekonasz, że jest więcej. Wiesz, chociaż pan Mirek, tamowce. Prawda jest taka, że pan Mirek ma bardzo dużo pracy ostatnio. 11 mieliśmy zrazu. Ja miałem 6. Dwa punkty tylko miałem? Jak już 3 na liczbę. Poczekaj, ty włączaj, kurwa! No jest to, oszukujesz mnie! Oszukujesz mnie! Wiesz, ile rozumiem, pokazałeś? Robura, Sakera, ale mnie! Ty, no nie, no kurwa, jest... Ekseko drugie miejsce! Ty, ja też pisałem 9, zapomniałem! Ja pierdolę! Patrz, ja też miałem kurwa, jak się pokręciło, chuj! Ale tu Kasia też... Nie, to jest farmazon! Ej, czale!
challenge! Kong challenge! Napisałem gdzie. Ty Błażej, no nie, zróbmy rewizję tego materiału, bo nie, nie ufam ci, że miałeś rację. Wiedziałem, że to zrobisz, jak napisałeś 6. Nie mogę się pogodzić. Miałem ci jakoś półgle pokazać, że... Nie, bo pisze się tak, patrz, bo pisze w tą, a pokazuje w tą, a ja zrobiłem tak i tak odwróciłem, a wszystkie wcześniej, że zapisałem, to robiłem, żeby od razu przysięgam. Zajebista gra, dzięki Błażej i ty pod marketingu za pytania. Jeżeli chcecie więcej takich gierek, po prostu zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, lecimy, pchamy sport na czas. To musi być sportowy kraj, sportowa Polska to musi być silny, wysportowany naród, bo mogą być cięższe czasy w przyszłości, a sport nas uratuje. Co się zbawi stało ten wczoraj, kraj. Co się stało wczoraj, jak nagrywamy ten materiał? Trójbój siłowy, drugie miejsce na czasie. Wiecie to, jak to brzmi? Jak... Dla mnie to by tak brzmiało miesiąc temu. Przesuwanie jak zlepek randomowych słów. Patrzcie, zobrazuję wam, co się stało. Więc tak, materiał 3,5 godziny. Tutaj jest punkt A, tutaj jest punkt B. Sztanga idzie jednostajnie tak i ewentualnie wraca. Ale zanim to się stanie, przez godzinę zakładane jest na A talerzy 10, następnie zdejmują z punktu A 10 talerzy i zakładają na drugi punkt A, który jest na ziemi, a był na stojaku. Tylko po to, żeby się zmęczyć jeszcze żeby bardziej. Się zmęczyć. 3,5 godziny to jest czas Irlandczyka. Prawdopodobnie ostatnia taka produkcja, prawda? Nie uważasz, Saker? Możesz coś więcej powiedzieć? Myślę, że to jest koniec kina gangsterskiego, jakie znamy. Bo ci wszyscy aktorzy, którzy grają w tym filmie, oni są już prawdopodobnie za starzy, żeby zagrali w kolejnym. To jest ostatni film z tego gatunku, pogódźmy się z tym. De Niro. 3,5 godziny, tyle co nasz live z Trójboju. Także praktycznie film z Scorsese wszedł na czas. Drugi. Freeze tam. Nie mógł, spadł. Freeze spadł. Pod nami był, Rezi. Więc Rezi pod nami. Reakcja psa na śnieg, nie ma szans. Trójbój reakcję psa na śnieg. Przecież to się nie zdarza na YouTubie. Sportowa Polsko, kochamy was w chuj. Przełomowa chwila, dziękujemy kochamy was bardzo. W chuj. 30 tysięcy osób na live mieliśmy. A ten, owca, słyszałem, masakra. Że ktoś nie wierzył, że twój live będzie drugi na czasie. Nikt nie wierzył. Masz do tego jakiś przekaz? A dobra, nie wiem, nie. Tak, było parę takich osób, prawdopodobnie oglądają każdy nasz materiał. Nie zdziwię was, jebać was. O tym mówicie. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Ale jeszcze jedna rzecz. Taki gatunek to już jest wymarły.